Dzień Dziecka w dzielnicy Śródmieście zbiegł się z oddaniem odrestaurowanego przez młodych artystów z liceum plastycznego wspaniałego, kolorowego muralu. W słoneczne popołudnie zaułek ze skwerem przed wejściem na plac Marcina Lutra rozbrzmiał dźwiękami bębnów oraz gwarem dzieciaków z dzielnicy uczestniczących w zabawie. Ekipa malująca mural razem ze swoim nauczycielem wybijała zatem rytmiczne dźwięki, a najmłodsi oddawali się grom i zabawom przygotowanym dla nich przez członków lokalnej społeczności oraz pracowników MOPS-u i świetlic środowiskowych. Wszystko to w ramach kontynuowanego od 4 lat projektu Bielsko-Biała Łączy Ludzi, którego częścią jest tutejszy program aktywności lokalnej. W dniu dzisiejszym jest jakby finalna część odnowienia tego muralu, który uległ niestety zniszczeniu, więc młodzież zaangażowała się w malowanie tego, oczywiście tutaj przy współpracy świetlic środowiskowych i oczywiście samych mieszkańców, bo bez tych mieszkańców ta inicjatywa nie mogłaby się odbyć. Oni się bardzo aktywnie włączyli. W dniu dzisiejszym planowane są tutaj właśnie konkursy różnego rodzaju, różne zabawy integracyjne, malowanie twarzy, malowanie na kartonach ulubionych postaci z bajek, także mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Mówię, bez zaangażowania mieszkańców nie byłoby to możliwe, czego przykładem tutaj jest pan Magoński, który tutaj się aktywnie włączył w same przygotowania tej imprezy. Pan Kazimierz Magoński od lat mieszka w sąsiedztwie. Mini park, który powstał w tym miejscu, to jedna z niewielu zielonych enklaw na obszarze Starówki. Od samego początku, gdy tylko pojawiła się tu ekipa budowlańców, pan Magoński pomagał włączając się w porządkowanie terenu, świadcząc czynności pomocnicze, a teraz przygotowując na przykład Dzień Dziecka. Ze względu, że blisko i mogę pomóc, no i przez tyle lat jednak tutaj było zarośnięte chaszcze i człowiek już przez te 60 lat trochę się tu nakosił, naporządkował, no a teraz chyba ulżyło. Ponad 20 młodych podopiecznych na teren parku przyprowadziła Agnieszka Stysiak ze Środowiskowego Centrum Pomocy. Dla tych dzieciaków Dzień Dziecka to szczególne święto, bowiem prezentów najczęściej nie dostają tak często jak ich rówieśnicy z zasobniejszych rodzin. Do naszych świetlic uczęszczają dzieci, które mają bardzo trudną sytuację materialną, w związku z czym i pobyt w świetlicach naszych jest bezpłatny i uczestnictwo właśnie w różnego rodzaju imprezach organizowanych też przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest po to, żeby właśnie dzieciaki mogły i atrakcyjnie spędzić czas właśnie w takie dni bardzo ważne dla nich, czy jak Dzień Dziecka, czy święta, i przy okazji właśnie tych uroczystości też otrzymują paczuszki, prezenty. To jest chyba dla nich ważne. Bardzo ważne to jest, dlatego że muszą zobaczyć też, że można w taki atrakcyjny sposób, na sportowo spędzić czas wolny. Wspólna zabawa, rysowanie, wybory najlepszej projektantki mody czy malowanie twarzy to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów akcji. W Dzień Dziecka Śródmieście było zdecydowanie bardziej wesołe niż na co dzień.